Liczba zmian w prawie pracy, jakie weszły w życie w kwietniu, jest imponująca. Czy wiesz, o czym jako pracodawca powinieneś pamiętać? Pojawiły się dwa nowe urlopy. Urlop opiekuńczy oraz zwolnienie od pracy z uwagi na siłę wyższą. Zmieniły się też zasady udzielania urlopu rodzicielskiego. Nastąpiło wiele zmian w umowach o pracę. Pojawił się obowiązek informacyjny względem pracownika w zakresie warunków pracy i płacy. Zmieniły się również umowy o pracę na czas określony, umowy na okres próbny. Co więcej, pracownicy zyskali szereg uprawnień, jak uprawnienia dotyczące obowiązku szkoleniowego. Między innymi pojawił się elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci poniżej 8 roku życia. Pracownicy raz w roku mogą wnosić o zmianę swoich warunków pracy. Pojawiły się dodatkowe przerwy w pracy. Pracownicy również są dodatkowo chronieni przed zwolnieniem. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o zmianach w prawie pracy, zaobserwuj nasz kanał i bądź na bieżąco.